Cześć Adrian. Cześć Krzysiek. Mamy już czwarty odcinek naszego screencasta. I o czym dzisiaj opowiemy? W dzisiejszym odcinku nawiążemy do odcinka trzeciego, w którym opowiadaliśmy o korzyściach, jakie niosą nam tworzenie dedykowanych typów. Właśnie, ostatnio pokazaliśmy, dlaczego warto je stosować i jaką nam dają podczas kompilacji taką pewność, że wszystko jest dobrze. A teraz pójdziemy troszkę dalej. Mamy przykład adresu, na przykład z Ethereum. I taki adres posiadaczek sumy. A też jeszcze dorzuciłem coś takiego może z innego blockchaina, ale powiedzmy, że w Ethereum też jest, czyli może być z prefiksem, z takim 0x albo bez prefiksu. I teraz jeśli gdzieś w kodzie chcemy porównać, są dwa adresy, to musimy, no gdy to jest tylko string, to nigdy nie wiemy, w jakim jest akurat stanie i musimy albo obydwa stringi usunąć z nich prefix, a później wrzucić checksumę. Teraz jakbyś skomentował, czy to jest bezpieczne, czy nie. W tym momencie musiałbym znać, jak zdefiniowane są metody remove hex prefix i remove checksum, ponieważ nie wiem, czy czasem nie wyrzucą wyjątkiem w momencie, w którym już posiadają wcześniej usunięty prefiks albo checksumę. I druga rzecz, że będę musiał zawsze pamiętać o tym, że muszę te metody wywołać przed porównywaniem tych adresów. I czasem można zapomnieć o tym. A jeszcze gorzej, gdy celowo zakładamy, że coś przyszło do nas w pewnym typie. Na przykład moglibyśmy założyć, że w okolicach tego kodu, który akurat piszemy, zawsze adresy są bez prefiksu. I dlatego odrzucimy sobie tą linijkę i tą. Ale tak naprawdę nigdy nie mamy pewności. Ktoś może przekazać jakby z innego modułu do nas jakieś dane. No i wtedy te polowania już nie będą dobrze działać. Tak jak w tym przykładzie rsync 2, gdzie przez przypadek, albo możliwe, że specjalnie nie użyliśmy tych samych metod przy porównywaniu i nie mamy gwarancji, czy te dwa adresy są na pewno takie same, czy nie. Tutaj nawiązanie do poprzedniego odcinka. Mamy Ethereum adres, który w konstruktorze nadajemy, no sprawdzamy, czy ma odpowiednie czy na pewno jest valid. Taką dodatkową rzeczą jest jeszcze, że dajemy go zawsze, żeby był checksumowany. Czyli to jest później będzie łatwiejsze porównywanie, bo wiemy, że zawsze jest w jednym stylu to zapisane. Następne dwie metody to jest, żeby odpakować tego stringa, czyli gdy na przykład potrzebujemy ten adres wysłać gdzieś do jakiegoś API, to możemy albo z prefiksem, albo bez prefiksu. Następnie metody equals, które porównują. Już tutaj nie musimy sprawdzać, czy jest to checksum, nie musimy sprawdzać, czy jest ensured hex prefix, czy go właśnie remove, ponieważ wiemy, że są już ustandaryzowane i wystarczy tylko porównywać je jako stringi. No i zajął się tym konstruktor tego obiektu, bo tam mamy gwarancję tego, że na pewno te metody zostaną wywołane. Jasne. I teraz popatrzymy na analogiczny przykład jak wcześniej, jak można porównać takie dwa adresy. Możemy je porównać standardowym operatorem logicznym, ale co tutaj widzę, że mamy podkreślenie z naszego IntelliSense'a i nam podpowiada, że możliwe, że nie uzyskamy tego porównania, o które nam naprawdę chodziło. I podpowiada nam, żeby użyć od tego inaczej w tym momencie metody equals. Tak, mamy tu napisane, że nie zdefiniowaliśmy jeszcze odpowiedniego operatora równa się. Nie przerywaliśmy, żeby porównywał wartości, a nie tylko referencje. I jeśli to porównać teraz z poprzednią wersją, to tutaj
nie dostawaliśmy żadnych warningów, gdy używaliśmy po prostu operatora porównania na stringach, bo to ciągle były stringi, tylko że poprzez to, że nie wiedzieliśmy, czy mają być z checksumą, bez checksumy, z prefiksem, nie prefiksem, to było to dla nas, ten problem był dla nas ukryty. Tu natomiast od razu widzimy i to, co należy zrobić, to zaimplementować własny operator quality member, co nam zrobi Sharper za nas. I teraz on pod spodem wywoła equals, które już zrobi dobre, porówna dobrze te dwa typy. I tu już nie mamy tego warninga. No i rzeczy będzie dobre porównanie. To powiedz mi, Krzyśku, jeżeli już w sumie raz zdefiniowaliśmy, w jaki sposób chcielibyśmy porównać ze sobą dwa stringi, to równie dobrze moglibyśmy wziąć i wydzielić to do osobnej metody. Jasne, moglibyśmy. To jest nawet w ten sposób każdy programista, który jest zaznajomiony z dobrymi paradygmatami, no tak to zrobi, nie? Więc to korzystając z Sharpa nazwijmy extract method. Nazwijmy ją is address call. Ta metoda będzie taką metodą prywatną. Rzeczywiście zrobi to dobrze, ale czy nie widzisz jakichś minusów takiego potraktowania tej sprawy? Pierwsza rzecz z praktyki mi się nasuwa, że będzie trzeba pamiętać o tej metodzie i o jej nazewnictwie, żeby na pewno nikt inny już nie spróbował definiować jej w ten sam sposób, tylko pod inną nazwą. I... Nie, można wspomnieć o tym... No. Problem jest bardziej to, że ktoś może zapomnieć. No. A jeszcze większym problemem jest to, że ktoś może zapomnieć, że taka metoda w ogóle jest i po prostu porównywać stringi bez korzystania z tej metody i po prostu zrobić to źle. A szkoda czasu dodatkowego ścigania ludzi na code review, gdy można zrobić to poprzez odpowiednie typy. Mhm.